Niedawno mieliśmy okazję spędzić 4 godziny z Dying Light 2. Dzięki temu wiemy już całkiem sporo o nowej produkcji Techlandu. I na początek dobra informacja, by uspokoić ewentualne obawy. Trudno znaleźć aspekt, w którym dwójka nie jest lepsza od poprzednika. Deweloperzy odrobili pracę domową, a gra jest ładniejsza, bardziej rozbudowana i wciągająca. Nie zabrakło jednak niedociągnięć, szczególnie w kontekście sztucznej inteligencji czy gry aktorskiej. Jedną z największych zmian, którą odczuwamy już po pierwszych sekundach z grą, jest system parkouru. Po skoku główny bohater potrafi zawisnąć w powietrzu na dość długo, szczególnie jeśli przytrzymamy przycisk, co sprawia, że początkowo czujemy się trochę jak na księżycu. Ma to swoje plusy i minusy. Z jednej strony mamy mnóstwo czasu na zmianę kierunku i idealne lądowanie, ale z drugiej bieg po mieście nie jest już tak dynamiczny jak w jedynce, a Aiden wydaje się wręcz nienaturalnie lekki. Do nowego parkouru szybko jednak się przyzwyczajamy i zaczynamy korzystać z benefitów, jakie za sobą niesie. Drugi ważny aspekt to rozgrywka nocą, która tym razem nie jest już tak swobodna. W ciemności, nawet w dzień, w budynkach, każdy mieszkaniec The City powoli zmienia się w zombie, co dotyczy też głównego bohatera. Aby, jak głosi podtytuł gry, pozostać człowiekiem, należy znaleźć źródło światła ultrafioletowego, które opóźnia przemianę i daje więcej czasu na eksplorację lub, jeśli to możliwe, po prostu wyjść na słońce. Jeżeli graczowi się to nie uda, Aiden umiera i musimy zacząć zabawę od punktu kontrolnego. Źródłem zbawiennego światła mogą być porozmieszczane na dachach lampy UV, które całkowicie zerują licznik przemiany, a także rozwiązania doraźne, jak grzyby, które postać rozgniata w dłoniach i wdycha, czy specjalne boostery. Na etapie rozwoju postaci w oddanym nam do dyspozycji buildzie, Aiden bez żadnych wspomagaczy w ciemności mógł pozostać zaledwie 7 minut, choć zawsze mieliśmy w zapasie garść grzybków. Główny projektant porównał rozgrywkę nocą do nurkowania. Im głębiej mamy zamiar się zapuścić, tym większe ryzyko i konieczność przygotowania większej ilości tlenu. Być może za wcześnie na ocenę mechaniki, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że dla graczy preferujących wolniejsze tempo eksploracji może być ona nocą frustrująca. Szczególnie, że część aktywności można podjąć się tylko w nocy, co również jest nowością w Dying Light 2. Noc podnosi też poziom adrenaliny spotkaniami z silnymi i szybkimi nieumarłymi, którzy, gdy zobaczą Aidena, inicjują pościg niemal jak w GTA, podzielony na poziomy intensywności. Szalona ucieczka dachami The City to stresujące, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, przeżycie i prawdziwa walka o przetrwanie, która ze względu na wskaźnik przemiany w zainfekowanego nabiera nowego wymiaru. Spróbować zwiększyć dystans do wrogów, czy ryzykować zatrzymanie się i aplikację grzybów UV. W sequelu powraca też możliwość odwrócenia głowy podczas biegu, co pozwala dosłownie spojrzeć śmierci w oczy. Noc to również czas na zakupy, jednak nie chodzi o wyjście do warzywniaka, a poważne zagrożenie. Na mapie rozmieszczono tak zwane zapomniane sklepy, które kryją wartościowy loot. Odwiedziny takiej placówki to prawdziwa scena z horroru, bo musimy przekradać się między półkami i regałami sklepowymi, gromadząc zasoby i omijając zainfekowanych przebywających w stanie przypominającym sen, kulących się na ziemi lub stojących ze zwieszonymi głowami i spuszczonymi rękami. Włos się jeży na głowie. Oprócz parkouru filarem pierwszego Dying Light była walka i nie inaczej jest tym razem. W dwójce jest ona jednak, jakkolwiek to nie zabrzmi, bardziej mięsista. Dzięki odrażającym dźwiękom i lejącej się krwi czujemy moc każdego zadanego ciosu, a odrąbanie kończyn aktywuje specjalne animacje, na przykład wroga huśtykającego na jednej nodze. Walczymy oczywiście zarówno z ludźmi, jak i nieumarłymi, przy czym proporcje są podobne jak w oryginale, a więc pół na pół. Wydaje się, że walka wymaga tym razem lepszego wykorzystania przestrzeni, a więc sprytnego skracania dystansu przed ciosem, a następnie odsunięcia się po ataku. Z drugiej jednak strony kręcenie się wokół oponenta i okładanie go raz po raz często sprawiało, że nie był w stanie nic nam zrobić. Jeśli chodzi o broń dystansową, mieliśmy jedynie okazję postrzelać z łuku i jego skuteczność wydaje się nieoceniona. Przewidujemy, że w przypadku gry myszą ta broń będzie wręcz zbyt mocna. Niestety w buildach, które oddano nam do dyspozycji, postać nie była zbyt rozwinięta, więc wiele atrybutów związanych z przemieszczaniem się czy akrobatycznymi umiejętnościami nie było po prostu dostępnych. Z pewnością możliwe jest jednak chociażby wybicie się na ogłuszonym wrogu i gruchnięcie innego rywala z wysokości, czy to za pomocą broni, czy też kopniakiem. Kończąc temat walki, nie sposób nie wspomnieć, że w Dying Light 2 nie jest ona jedynym wyjściem. Aiden potrafi po cichu dusić wrogów, również nieumarłych, chować się w wysokiej trawie, odwracać uwagę poprzez rzucanie różnych przedmiotów, a w razie potrzeby, niczym w The Last of Us, ogłuszyć przeciwnika szybkim rzutem butelką czy cegłą. W przypadku skradania pojawia się jednak spory problem – sztuczna inteligencja ludzkich przeciwników, która nie stoi na zbyt wysokim poziomie.
Z jakiegoś powodu wrogowie reagują na obecność postaci bardzo wolno i nawet przebiegnięcie wśród grupy ludzi w pełnym pędzie może nie zwrócić ich uwagi w pełni. Wrogowie zdają się też nie przejmować zbyt mocno widokiem zabitych sojuszników, a nawet otrzymywaniem obrażeń. Dochodzi wręcz do uwiecznionej już na memach sytuacji ze Skyrima, gdy strzał w głowę z łuku co prawda alarmuje wroga, jednak póki chowamy się w bezpiecznej kryjówce, to zamiast rozpocząć poszukiwania, trafiony stoi w miejscu i nic sobie z tego nie robi. Miasto wygląda wspaniale i nie jest jednym, a kilkoma dużymi krokami w przód względem poprzedniej odsłony serii. Połączenie betonowych szczątków wymarłego miasta z improwizowanymi drewnianymi strukturami i roślinnością, która odżywa na dachach, robi spore wrażenie. The City jest ciekawsze również dzięki mieszkańcom. W osadach znajdujemy ludzi, którzy zajmują się swoimi sprawami, chociażby naprawą drewnianych barykad, podlewaniem grządek czy czytaniem listy ogłoszeń. Przyrobiona na kryjówkę katedra w dzielnicy bazarowej, którą mieliśmy okazję zwiedzić, była pełna postaci niezależnych, przy czym tylko część z nich oferowała jakieś misje. W środku panował gwar, grała muzyka, a bijące z lamp światło UV dodawało miejscu niezwykłego, wręcz nieco klubowego klimatu. Biorąc pod uwagę wiarygodność i pieczołowitość wykonania, miasto to jeden z najmocniejszych elementów Dying Light 2. W kontekście The City warto jeszcze wspomnieć, że w dalszej części gry trafiamy do dzielnicy zwanej Central Loop, która przewraca rozgrywkę o 180 stopni. To miejsce zdecydowanie bardziej zurbanizowane, którego widok początkowo niemal przytłacza. Mamy tu wysokie wieżowce, wiadukty czy metro, a po ziemi poruszamy się znacznie rzadziej niż w opisywanym do tej pory rejonie Old Villador. W zamian otrzymujemy paralotnie, której lot można przedłużać korzystając z rozmieszczonej w różnych miejscach wentylacji wystrzeliwującej w górę powietrze. Na dachy wysokich budynków możemy dostać się wprost z ziemi, korzystając z praktycznych wind. Wygląd napotkanych na drodze postaci jest nieco ciekawszy niż w pierwszym Dying Light, a w pamięci mogą pozostać nawet niektóre osoby niezwiązane z główną osią fabularną. Wciąż sporo jest jednak bohaterów albo zbyt jałowych pod względem zachowania i aparycji, albo wręcz komicznie przesadzonych w sztampowy sposób, jak napakowany łysy facet, który nic nie mówi, tylko mruczy i chrząka, a Aiden próbuje zrozumieć, co ma na myśli. Problemem wciąż pozostaje jakość gry aktorskiej. Do odtwórcy głównej roli trudno mieć jakiekolwiek zarzuty, ale pozostali mają problem z odpowiednim wczuciem się i wyrażaniem emocji. Animacje twarzy też są co najwyżej poprawne. Dialogi, których w porównaniu do jedynki jest całkiem sporo, często są niepotrzebnie przeciągnięte. Fabułę trudno oceniać po 4-godzinnym fragmencie, ale z pewnością podczas testów musieliśmy podjąć kilka wyborów przedstawionych w formie klasycznego okna dialogowego z wypisanymi alternatywami, czasami z ograniczeniem czasowym. Zaryzykować nocną wyprawę i pomóc młodemu chłopakowi na misji, czy ocalić własną skórę. Nie mieszać się w lokalny konflikt i uznać za priorytet osobisty cel, czy pomóc mieszkańcom odzyskać dostęp do wody. To przykładowe dylematy, z którymi się zmagaliśmy, przy czym nie znamy wagi tych wyborów, bo było zbyt mało czasu, by poznać szersze konsekwencje. Do wyborów należy z pewnością zaliczyć też decyzję o tym, której frakcji oddać władzę nad przywróconymi do działania stacjami elektrycznymi, co miało wpływ na układ sił w The City oraz wygląd i funkcjonalność miasta. Przykładowo za oddanie kontroli nad prądem tzw. Peacekeeperom mogliśmy otrzymać rozstawione w różnych miejscach działka stacjonarne czy uzbrojone w koktajle Mołotowa latarnie. Natomiast frakcja ocalałych odwdzięcza się linkami zjazdowymi czy wybijającymi w powietrze poduszkami. Na koniec warto wspomnieć, że twórcy oddali nam do dyspozycji nie tylko wersję PC, ale również na PlayStation 4. Na starszej konsoli Dying Light 2 działa zaskakująco dobrze. Oczywiście ograniczenie płynności do 30 klatek daje się we znaki, ale nie odczuliśmy właściwie żadnych spadków, nawet kiedy celowo chcieliśmy je wywołać, zbierając grupę zombiaków w jednym miejscu i wysadzając pojemnik z gazem. Dying Light 2 robi pozytywne wrażenie, szczególnie w kontekście zachwycającego miasta. Jednak będąca na bardzo niskim poziomie sztuczna inteligencja oraz miejscami płytkie dialogi doskwierają podczas rozgrywki, a ograniczona czasowo nocna eksploracja nie spodoba się każdemu. Całe szczęście, że walka i parkour wciąż stoją na wysokim poziomie, nieco wyższym niż w jedynce. Zapowiada się bardzo solidna kontynuacja, choć może po tylu latach oczekiwaliśmy może ciut więcej. Ugh.